Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku Olej z Metalem. Tym razem to chyba odcinek 34, jeśli się nie mylę. Olel na dzisiaj to kolejny piorun, tym razem z jednym bloczkiem dwukolorowym. Może na tej kostce będzie lepiej widać. Tym razem jest to tylko jeden bloczek dwukolorowy na dole. Tak to mamy tu jedną kropkę i tu jedną kropkę. I tylko mam jeden bloczek dwukolorowy. Najpierw wam może pokażę, jak go rozwiązać. Na kartce numer 44. Jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Ale jak się powtórzy ten algorytm chyba 3 razy, to się też stworzy algorytm. Dobra, najpierw może pokażę trochę wolniej. Znowu coś światło słabe. Nie wiem, co się dzieje. O! To tak, mamy tutaj ten bloczek i tutaj jakby nie mamy kropki. Więc zaczynamy od tego, że łatwo jest się zorientować, że jest to na lewą rękę, bo jakby nie ma tego klocka, więc odsuwamy to. No i tak, ja wam pokażę, jak go rozwiązać w taki chyba bardziej prosty sposób. No i dobra, pokazujemy. No, to było rozwiązanie tego algorytmu. Teraz jeszcze raz, może bardziej wytłumaczę. Najpierw wypychamy tą środkową ścianę do góry. Raz, czyli to miałoby znaczyć, że to jest ruch R i tutaj ruch L. Znaczy tu R' i L. I to jest jakby ten sam ruch, tylko zastępuje nam dwa ruchy pojedyncze. I potem jeszcze odsuwam, teraz jeszcze raz. Wysyłam tu. I tutaj jeszcze odsuwam lewą ręką raz tutaj, bo tu jest L2. I w tym momencie robimy wysunięcie i wsunięcie. Jeszcze raz. A znaczy nie wsunięcie, tylko dalej. Wysunięcie tego klocka z powrotem białego. Obracamy dwa razy, dosuwamy. Stworzy nam się teraz takie paski, które musimy dosunąć i cofamy z góry. Widzę, że strasznie beznadziejne światło jest. Nie wiem, co się dzieje. Kamera mi chyba coś nawala, że w ogóle odcienie nie łapie. Będę musiał się pobawić w zmianę. Dobra, jeszcze raz. Tak. Środek do góry, w dół. W dół. Znaczy w górę. W górę. Teraz nam się przesunął taki slot w jedną stronę. I cofamy, żeby ten biały się wyrównał. Bo to będzie nasza podstawa. I teraz dwa razy dosuwamy, żeby złączył nam się ten slot. Dosuwamy z powrotem. Dosuwamy. I wracamy. Jeszcze raz. Środek. Lewo. Góra. Lewo. Góra. Lewo. Dwa razy góra, lewo, góra, środek i góra. No, nieważne. Raz, dwa, trzy, cztery. No, nie ma co się specjalnie tam, no, spinać. Algorytm nie jest łatwy. Od razu mówię, że po prostu może wam trochę zejść na nauczeniu się żeby go poprawnie wykonać. Ale jednak jest to do opanowania. Tu. Jeszcze raz. No, widzicie, stworzył się za trzecim razem. I jutro będzie na drugą rękę. Sorry za taki nieogar na filmiku. Jest trochę późno. No nie, nie jest trochę późno, tylko jest beznadziejna pogoda. Jutro trzeba do szkoły iść. Humor się psuje. Jakby co, to jest Dian Zanchi na żółtym plastiku. Jest czysty, wysmarowałem go maru i naprawdę śmiga tak, że przed chwilą miałem sub 18 przy mojej średniej 20.
Dobra. To by było chyba na tyle w dzisiejszym filmiku. Wykreślimy sobie dzień. Poniedziałek. 6. No i chyba to by było na tyle. Jakby co to mam do sprzedania? Jeszcze moją Weilonga i moją i Fangshi. Chociaż nie jestem pewien, czy Fangshi sprzedam, bo jest dobry do OH. Ale moją już mam na sprzedaż, chyba w sumie mam jednego kupca, ale jeszcze nie jest zdecydowany. Dobra. Jakby ktoś był zainteresowany, to pisać na PW i mam jeszcze Peraminxa. Dobra. Dzięki za obejrzenie i do jutra.